pytanie to już tradycja. Jak podobał się polonez? Wszystko było ok, a może czujne oko dyrektora czegoś się dopatrzyło? Ja absolutnie jestem dumny z naszych uczniów. Fantastycznie zatańczyli ten trudny układ, bo salę mamy nową. Nigdy tutaj studniówki się nie odbywały, więc sala jest jak na poloneza. Przeszła pierwszy chrzest, jest dość mała. Ma na środku filar. Wiem, że to był jakiś problem na początku, początkowych próbach, ale udało się wszystko idealnie i byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Ja, kierownictwo i grono pedagogiczne, to tego, w jaki sposób uczniowie poradzili sobie z tym polonezem. Jak to jest z tym polonezem? Czy dyrektor, niczym reżyser, dogląda, coś sugeruje, poprawia, a może tylko przychodzi i ogląda efekt finalny? No nie ukrywam, że śledziłem to od samego początku. Obiecywałem moim uczniom, że w dniu wczorajszym wrzucę im do internetu film z pierwszej próby, na której mogłem być z samego rana, kiedy tak naprawdę jeszcze nie wszyscy czuli rytm poloneza, więc starałem się swoim czujnym okiem doglądać, jak idą próby, czy wszystko jest ok, czy pary jednak przychodzą na tego poloneza. No mieliśmy pewne kontuzje. W ostatnich momentach znaleźli się jednak odważni uczniowie, którzy zastąpili swoich kolegów. Jak widzieliśmy dzisiaj, wszystko wyszło idealnie. Uczniowie odpoczną podczas zbliżających się ferii. A co w ferie będzie robił dyrektor? Plany na ferie mamy dość ambitne, także na pewno nie wyjeżdżam na narty. Nie muszą się martwić, że dyrektor się połamie. Raczej będziemy spędzać czas w szkole, żeby dobrze przygotować kolejne projekty dla naszych uczniów, aby mogli się rozwijać. Dla nich to czas na wytchnienie, ale jednak liczę na to, że nasi maturzyści są na tyle odpowiedzialni, iż w najbliższym czasie chwycą za książki i już za te 100 dni, podchodząc do egzaminu maturalnego, będą doskonale przygotowani. Serdecznie witamy dyrekcję, grono pedagogiczne, rodziców i was, koleżanki i koledzy, bohaterów wieczoru. Nadeszła ta długo oczekiwana, magiczna chwila wyznaczająca... Poprowadziliście początek studniówki, powitaliście wszystkich gości. Czy to był bardzo duży stres, czy przyszło wam to łatwo? No wiadomo, że to jest duży stres, bo to jest otwarcie balu, tak? Więc wszyscy na nas patrzyli, oczekiwali od nas pełnego profesjonalizmu. Uważam, że podołaliśmy temu wyzwaniu i ja ogólnie jestem zadowolona. Jak wyglądają te ostatnie dni przed studniówką? Czy bardziej się myśli o samym balu, czy o fryzjerze, czy o garniturze, czy o dodatkach, czy o czym jeszcze? Oj, myśli się o samym balu, o tych przygotowaniach, ale człowiek też tak patrzy, że musi opuścić tą szkołę i tak ze smutkiem każdy myśli, że to już koniec powoli nadciąga. No ale jednak wszyscy się cieszą na ten ostatni bal wspólny, każdy się przygotowuje, chce wypaść jak najlepiej, pokazać się, także... Dziś pewnie różni chłopcy porwą cię do tańca. Czy to jest kłopot, czy chłopcy z zespołu szkół rolniczych umieją tańczyć, czy tylko udają? Nie, ja myślę, że większość z nich naprawdę daje radę i ja jestem bardzo otwarta, więc nawet jak nie umiem tańczyć, to chętnie z nim zatańczę. A jak jest z dziewczynami? Czy mają tę grację, te ruchy, a może tak troszeczkę depcą po palcach? Nie, no oczywiście, dziewczyny mają grację, potrafią świetnie tańczyć, także... Czy panie nie zazdroszczą swoim kolegom tego, że oni mogą na studniówkę przygotować się w kilka chwil? No tam się szybki prysznic, przeczesą grzebykiem i już, a kobieta to jednak bardzo wiele, wiele, wiele przygotowań. No na pewno, chociaż... Ja tam nie widzę żadnej różnicy, bo my jako kobiety chcemy wyglądać naprawdę bardzo ładnie i dla nas ten czas poświęcony nie jest na marne stracony, więc staramy się, żeby chłopcy byli oczarowani nami i naszym wyglądem, więc nie uważam, żeby to było coś złego. Jak będziecie spędzali ferie? Ja raczej w domu niestety, tak wyszło, ale może się uda gdzieś wyjść na spotkanie ze znajomymi. Ja raczej też w domu, głównie przygotowania do matury w te ferie, no niestety. Ważny egzamin, trzeba się odpowiednio przygotować, także to jest bal, który rozpoczyna nasze ferie i trzeba go dobrze wykorzystać, bo to może jedyna frajda w te ferie oprócz nauki. Dlaczego zdecydowaliście się tańczyć poloneza? Czy to była wasza decyzja, a może namówili krewni, nauczyciele, koledzy? Mnie zaproponował wykonanie tego tańca kolega z klasy i też
też troszeczkę mama podpowiadała, że tak, że to zaszczyt i tak dalej. W końcu stwierdziłam, że mama ma rację i się zgodziłam. Myślę, że to zaszczyt. Ja z kolei zdecydowałem się zatańczyć polonezę, bo zawsze chciałem zatańczyć, a nie miałem okazji, prawda, po podstawówce ani w gimnazjum. I mówię, chociaż raz w życiu na tej studniówce będzie miło mi zatańczyć. Jesteście popularnymi uczniami. Ty wczoraj występowałaś podczas spotkania noworocznego w klubie Barburka przed wieloma szacownymi gośćmi. Czy to jakoś wybiło cię z rytmu przygotowań do studniówki? Absolutnie nie. Studniówka to jest impreza, którą się planuje naprawdę od wiele miesięcy i bierze się pod uwagę jednak wszystkie inne rzeczy, które idą po drodze. Czy przymierzając się do tańca poloneza jest w was jakaś rywalizacja o to, nie wiem, kto jest w pierwszej parze, drugiej, trzeciej, albo o to, kto zatańczy z którą koleżanką, z którym kolegą? Myślę, że to nie ma tak naprawdę znaczenia. Układ mieliśmy tak skonstruowany, że tak naprawdę każdego, choć przez chwilę, było widać na pierwszym planie, co było bardzo fajne, a koleżanki, myślę, z kolegami się dobierali wedle własnych jakichś tam sympatii. Ja osobiście nie odczuwałem żadnej rywalizacji, chciałem po prostu zatańczyć jak najlepiej tylko potrafię i żeby było jak najpiękniejszy taniec w moim życiu. Po tym stresie związanym z polonezem, ze studniówką, jak będziecie się relaksować w czasie ferii? Będę się uczyć do egzaminu zawodowego, który mam w piątek. Ja wyjeżdżam z kolei na 3 dni na narty i liczę, że się w tym czasie odstresuję i będę w stanie przygotować się idealnie do matury. Wszystkie tańczyłyście poloneza. Czy jest w tym jakaś rywalizacja o to, czy się tańczy w pierwszej, drugiej, piątej, ósmej parze, czy nie ma czegoś takiego? Nie, moim zdaniem wszystkie dziewczyny dominowały w tym polonezie, każda była przepiękna i nie było w nas żadnej rywalizacji, bo po prostu jako koleżanki każda dzieliła swoją radość. Nie jestem może zbyt spostrzegawczy, ale z tego co zauważyłem, macie takie same kreacje. Jak to jest przy takiej okazji jak bal studniówkowy i dwie takie same sukienki? Czy to jest powód, żeby zamordować koleżankę, czy nie? Nie, myślę, że koleżanka mi wybaczy, że mam taką samą sukienkę, ale no myślę, że wyróżniamy się, a że jesteśmy przyjaciółkami, no to, nie to fajnie wygląda. Nie mamy najmniejszego problemu z tym. Jak długo trzeba się przygotowywać do studniówki? Mówię to o fryzjerze, kosmetyczce. Jak szybko trzeba zaklepać terminy, żeby być gotowym na ten wyjątkowy wieczór? Jak, żeby mieć u najlepszych fryzjerów, u najlepszych makijażystów, to na pewno trzeba jakieś dobre pół roku wcześniej zamawiać makijaż. I są to przygotowania od samego rana. Dziewczyny biegają, zawsze czegoś zapominają. Na ostatnią chwilę zawsze kupujemy ostatnie rzeczy. Szpilki, bądź wisiorki, podwiązki. Zawsze czegoś zapominamy. Po cóż wam te podwiązki? Na szczęście. Podobno przynoszą szczęście na maturze. A czy w domu, nie wiem, babcia, dziadek, tata, mama, czy członkowie rodziny nie mówią: Jezus Maria, nie pokazuj tych podwiązek tam przy tych aparatach i kamerach? Nie. Nie, moja rodzina, jak i koleżanek, sceptycznie do tego podchodziła i każdy się z tego cieszył. Dziś pewnie troszeczkę stresu było związanego z polonezem, teraz fajna rozrywka, a za chwilę ferie, a właściwie ferie już trwają. Jak je spędzicie? Ja spędzam je w górach. Nauka. Przede wszystkim pięknie. Na nauce w górach. No ja spędzam w górach, no. Będziemy się przygotować do matury, bo matura już jest za symboliczne 100 dni. Tak. Więc trzeba się wziąć ostro do pracy. Rozumiem, że istnieje jakaś studniówkowa moda. Wiadomo, podwiązka musi być. A co jeszcze musi być? Czy jakieś barwy, czy jakieś kroje, fasony? No nie znam się na tym. Co trzeba dziś mieć? Czerwoną bieliznę. To przynosi szczęście. Kolor czerwony dominuje chyba na studniówce, więc bielizna musi być czerwona. Podwiązki, no i nie wiemy. No i my mamy przewodni kolor, taki metaliczny. No i czarne, długie sukienki do poloneza. Dokładnie. To podstawa. A jak się dobiera fryzurę? To są porady koleżanek, czy to jest wertowanie internetu? To było bardzo trudne, bo przez tydzień był przeszukiwany internet w tej najlepszej fryzury. No i oczywiście ostateczną decyzję podjął w tym momencie fryzjer, który do kreacji, do wszystkiego dobrał fryzurę.